Wojciech Fromsala, MMAROX.pl, a moim i waszym gościem będzie Marcin Wrzosek. Marcin, dzisiejszym tematem rozmowy głównie będzie walka Anity Bekus z Izabelą Badurek, bo stałeś w narożniku Anity, także... Można powiedzieć, że jestem jej menadżerem. Myślę, że spokojnie można tak powiedzieć, także od tego chciałbym zacząć. No wiemy, jaka jest sytuacja, w dużym skrócie walkę wygrała Anita, wynik został chwilę po walce tak naprawdę zmieniony. I na początek moje pytanie jest następujące. Ty w momencie, kiedy ta walka się skończyła, jakie miałeś odczucia co do werdyktu? Myślałeś, że Anita na walkę wygrała, czy nie byłeś do końca przekonany? Myślałem, że walka może pójść w obie strony. Dokładnie tak myślałem, mówię, nie wiem, co się wydarzy. Mogą tą walkę przyznać Anicie, mogą tą walkę przyznać Izabeli Badurek. Dwie pierwsze rundy były dość wyrównane. Ciężar na pewno dla Izabeli. Potem obejrzałem sobie tę walkę jeszcze raz i utwierdziłem się tylko w tym, że dwie pierwsze rundy były wyrównane. Izabela w każdej rundzie zleciała po jednym sprowadzeniu z tych dwóch pierwszych. Anita w pierwszej rundzie kontrolowała ją przy siatce przez 2 minuty 25 sekund, czyli lwią część walki, można powiedzieć. Potem Izabela sprowadziła, Anita ją sweepnęła, Izabela wskoczyła do gilotyny, Anita wylądowała finalnie na górze i skończyła tą walkę na górze. Tak jak dobrze wiemy, zawsze wszyscy mówią, żeby przyspieszać na końcówce, zaznaczać rundę i to mogło też wywrzeć. Tak samo w drugiej rundzie było sprowadzenie Izabeli, lekkie tam wymiany oczywiście na początku w stójce, sprowadzenie Izabeli Badurek, potem jej próba poddania i również ponad 2 minuty Anita spędziła potem na jej plecach, zadając ponad 30 ciosów w głowę Izabeli, próbując ją poddać 2 lub 3-krotnie duszenie za pleców, skończyła walkę na górze, więc obie te rundy Anita skończyła na górze, więc mogło, spokojnie mogę powiedzieć, że mogło sprawić to wrażenie, że te rundy były dla nas. Trzecia runda to oczywiście runda dla Izy Badurek. Bezdyskusyjnie. Okej. Okay. Iza po walce wspominała, że dowiedziała się o tej zmianie werdyktu, gdy prezes przyszedł do niej do szatni. Powiedz, jak wy się o tym dowiedzieliście, bo to raczej nie była miła sytuacja. Tu znowu pewne nierozbieżności następują, ponieważ prezes Jóźwiak w SMS-ie napisał mi, że Izabela Badurek po walce złożyła protest werbalny przy klatce. Potem powiedział, że złożyła go na afterparty. Izabela Badurek w wywiadzie powiedziała, że żadnego protestu nie składała, więc tu mamy kolejne kłamstwo ze strony prezesa. Co mam dużo mówić. Okej, no to też jeszcze chciałem zapytać, skoro już powiedziałeś, ale jak wy się o tym dowiedzieliście? Przyszedł do nas Borowicz i powiedział, zaczekajcie, bo może będzie zmiana werdyktu. Ja mówię, co? Jaka zmiana werdyktu? Z jakiego powodu? I przyszliśmy, nie zostajemy nigdzie. Spakowaliśmy się do samochodu i wróciliśmy do hotelu. Zazwyczaj mamy tak w zwyczaju, że jest za dużo tych gal, już mamy, że tak powiem, byliśmy na tych galach, że nic nas to nie grzeje, tak żeby siedzieć po tych walkach i wydawać wiatr. Ja też po swoich galach zawijam się jak najszybciej do hotelu i tak też zrobiliśmy. Mówię, nie, na nic nie czekamy, decyzja jest ostateczna, zawijamy się. Tak właśnie zrobiliśmy. Wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy. W trakcie jazdy dostałem telefon od jednego z znanych polskich sędziów, który powiedział: Marcin, zmienili werdykt, wracajcie na halę po karty punktowe, bo was oszukają. Tak też zrobiliśmy, na piskach zawróciliśmy, pobiegliśmy z Łukaszem Zaborowskim do stolika sędziowskiego, podeszliśmy do stolika, poprosiliśmy, był siedział tam sędzia Michalak, i drugi sędzia, którego pierwszy raz widziałem w ogóle na gali jakiejkolwiek, Łukasz Zaborowski powiedział, dajcie nam karty sędziowskie. Tamten sędzia odruchowo złapał kartę, tak jak teraz, i dał. Łukasz wziął, zrobił zdjęcie. Ja mówię, teraz pokaż nam te małe karteczki. A sędzia Michał odsunął je od nas, tak żebyśmy nie mogli sięgnąć. Powiedział, nie, oświadczenie będzie po gali. Ja mówię, tak, mówię, daj nam chociaż zrobić zdjęcie, żebyśmy widzieli, że nic tam nie majstrowaliście, bo ten sędzia, który nas zrobił, powiedział, jeżeli będą karteczki pokreślone, możecie mieć pewność, że werdykt był, że manipulowali werdyktem. I jak okazało się, tak jak nam powiedział, tak było. Po pierwsze, został ogłoszony oficjalny komunikat ze strony FEN-u, że została pomylona karteczka z walką Toryńskiego za ostatnią rundę, chociaż tak naprawdę ostatnia runda była dla Izabeli Badurek bezdyskusyjnie, więc tutaj kolejny kłamstwo ze strony organizacji. Potem w oświadczeniu końcowym po gali sędzia Michalak stwierdził, że jednak pomyłka nastąpiła poprzez pookreślenie karteczek. Komunikat, ten fałszywy komunikat nadal wisi na Twitterze FEN-u, więc nie wiem, w ogóle to jest dla mnie po prostu śmiechu warte. Nie mogę tej organizacji więcej brać na poważnie po tym, co się wydarzyło. Potem po gali, masz jeszcze jakieś pytanie, bo już chcę przejść do tego, co się wydarzyło po gali. Oczywiście, potem nerwów tam zadzwoniłem do Pawła. Trochę na siebie pokrzyczyliśmy, można powiedzieć, parę niewybranych słów padło, może trochę zbytnie się uniosłem i Paweł również.
Na drugi dzień skontaktował się ze mną pewien prawnik sportowy, który zaproponował nam pomoc w tej sprawie. Powiedział, że zostało jawne naruszenie na regulaminu, ponieważ tak jak nas okłamano, Izabela Badurek, składając protest, powinna włożyć 1000 euro kaucji, o co również zostaliśmy poproszeni, ponieważ my na drugi dzień w przeciągu tych 24 godzin złożyliśmy protest z prośbą w aneksie o przedłużenie tego czasu do 3 dni dla uzupełnienia dokumentacji, zebranie dowodów na naszą korzyść. Przepraszam. I wpłacenie kaucji. Sędzia Michalak odpisał nam, skoro wy, mogę ci pokazać te wiadomości. Ja widziałem tą wymianę na Twitterze, że sędzia Michalak... Skoro wy zarzucacie nam naruszenie regulaminu, czemu chcecie sami naruszyć regulamin, przedłużając ten czas? Tak jak powiedziałem, ani sędzia Michalak, ani Paweł Jóźwiak nie wysłali do nas oficjalnego maila z prośbą, żeby oszukać nas i naszą zawodniczkę na wynik i zmianę werdyktu, więc nie wiem, to jest w ogóle zupełnie kuriozalna sytuacja, nie można tego w ogóle porównać. My złożyliśmy oficjalne pismo do ich rąk z prośbą o przedłużenie tego czasu na po prostu zebranie dokumentacji i dowodów na sprzyjających na naszą korzyść. A czy to była jeszcze jakaś rozmowa na temat tego no contest? Bo ja widziałem, że... Tak? Mówiłeś o tym, że tutaj prezes organizacji deklarował, że będzie to no contest. Nie wiem, czy pokazywał publicznie, ale pokażę ją tobie. Okay. Ponieważ... No okej, okay, to ja mogę potwierdzić, że faktycznie jest taka wiadomość, że zróbmy no contest. I wydaje mi się, że Paweł Jóźwiak świadomie chciał zagrać na czas, bo to było na drugi dzień. Chciał po prostu poczekać, aż ten czas minie, o który poprosiliśmy. Kolejne, no poniżej w ogóle krytyki zachowanie ze strony właściciela drugiej największej federacji w Polsce. Nie powinno mieć coś takiego miejsca. Wydaje mi się, że wypowiedź Jakuba Borowicza, ich oficjalnego rzecznika, na drugi dzień tego przyspieszyło całe to i dlatego stwierdzili, że nie będą jednak czekać na naszą wpłatę i naszą dokumentację, ponieważ Jakub Borowicz powiedział, że rzetelnie przekazał informacje, które przekazał mu sędzia Michalak. Sędzia w cudzysłowie, bo według mnie ten człowiek nie nadaje się do sędziowania, jest osobą, która pod wpływem nacisków wydaje mi się, to są moje dywagacje. Nie mówię, że tak było. Dywaguję, ale nie mówię, że tak nie było. Wydaje mi się, że pod naciskiem, bo od razu jak wychodziliśmy z klatki, prezes Jóźwiak podbiegł do sędziego Michalaka i bardzo energicznie z nim zaczęli wymieniać zdanie. No właśnie, jak myślisz, z czego wynika w ogóle ta chęć zmiany tego werdyktu? Bo tutaj pojawiło się sporo takich głosów, że to może jakieś naciski ze strony właśnie organizacji na sędziego Michalaka. Tymczasem tak naprawdę w tej chwili, no... Tak, rzecznik prasowy... Co może sędzia Michalak powiedzieć? Sędzia Michalak jest pracownikiem Pawła Jóźwiaka. Rzecznik prasowy FEN-u w audycji dla redakcji Indeker gdzieś odciął się totalnie. Powiedział, że to wszystko była kwestia sędziego Michalaka, że oni żadnych nacisków nie wywierali. Tak. Z jednej strony wydaje mi się tak. Podczas nagrywania trailerów prezes Jóźwiak bardzo naciskał nas na podpisanie nowego kontraktu. Przedłużenie o kolejny okres. On powiedział, że od razu za tą walkę dostajemy dwa razy tyle pieniędzy itp. My, mając oferty z KSW, powiedzieliśmy, że poczekamy, aż kontrakt wygaśnie, zawalczymy tą walkę i zbadamy wolny rynek. Paweł Jóźwiak powiedział wtedy, no nie ryzykujcie, bo możecie wtedy dostać, może jeżeli przegracie, dostajecie mniej pieniędzy i może KSW was nie będzie chciało wtedy. Wydaje mi się, moje dywagacje zupełnie, tutaj to są tylko moje domysły. Na rękę, tak jak powiedział w wywiadzie, że na rękę byłoby mu, żeby Anita wygrała tą walkę? Nie, mi się wydaje, że na rękę byłoby mu, żeby tej walki nie wygrała, żeby nie wychodziła z federacji z trzema wygranymi w tej federacji i przyszła do konkurencji federacji. Paweł Jóźwiak w prywatnej rozmowie powiedział mi, że wie też, że KSW interesowało się Anitą, tak jest prawda. Rozmawialiśmy na temat przejścia Anity w przyszłości do federacji KSW. Paweł Jóźwiak zarzucił mi, że ja chciałem Anitę przed upływem kontraktu przenieść do KSW. Rozmowy były na ten temat, powiedziałem, zasugerowałem federacji, że jeżeli dogadają się, tak jak w przypadku Andrzeja Grzebyka, na polubowne przejście Anity do federacji, wtedy możemy coś zrobić. Absolutnie nigdy nie będę pogwałcał żadnych kontraktów między nikim, bo kontrakt to jest święto. Podpisujesz coś i albo dogadujesz się z kimś na równe warunki, albo po prostu ten kontrakt trzeba uszanować. I nigdy w życiu nie pozwoliłbym na nic takiego, żeby naruszyć jakikolwiek kontrakt. Dobrze, tak podsumowując to wszystko, jakie ruchy teraz z waszej strony planujecie? No bo czy będziecie składać ten protest, czy czego byście oczekiwali tak naprawdę od FEN-u? Dzisiaj mój prawnik próbował się skontaktować z Pawełem Jóźwiakiem. Paweł Jóźwiak odrzucał ode mnie połączenia, nie odbierał od mojego prawnika, dopiero napisał mi SMS-a, którego również mogę ci pokazać, mówię, no nie straciłem całe zaufanie do tego człowieka. Bardzo Pawła lubiłem personalnie.
naprawdę mieliśmy jakieś tam swoje animozje kiedyś w sprawie wypłaty pieniędzy dla mnie po mojej walce dla Fenu. Zażegnaliśmy je, powiedzieliśmy okej, było, nie było tematu, były różne powody, żeby to tak przeprowadzić, przybić te piątki jak faceci, ale teraz jego zachowanie przypomina mi zachowanie 12-latki, która po prostu się obraziła i nie chce teraz rozmawiać, bo coś zrobiła złego i nie chce teraz rodzicom się przyznać i się ukrywa. Bo ja dzwoniłem do niego, on nie odbierał do mnie telefonu, to jest dla mnie żal, no proszę cię. Mniej więcej taką wiadomość nie otrzymałem. Na tą chwilę nie widzę w ogóle naszej dalszej współpracy. Bo tak. Ewentualnie rewanżizm Padurek was. Tak nadszerpniętego zaufania. No nie jestem nie wyobrażam sobie teraz, żebyśmy dalej współpracowali. No po czymś takim, no to. No kurwa mać, no nie bądźmy dorośli. Ktoś się wyruchał w dupę bez mydła, a ty jeszcze mu teraz przybijesz piątkę, no nie widzę tego. Czyli nie ma takiej opcji, żebyście ewentualnie po prostu machnęli na to ręką i zrobili rewanż? Nie wiem, jaką sumę musiałby nam Paweł Jóźwiak zaproponować, żebyśmy na ten rewanż się zdecydowali. Po drugie, były naciski, żeby Anita walczyła nie w swojej wadze. Okej, zgodziliśmy się, nie mamy żadnych pretensji. Paweł Jóźwiak powiedział, że chce budować kategorię 57, nie chce budować kategorii 52 i nie proponowali Anicie żadnych zawodniczek. Zaproponowali walkę z Izą. Świetne wyzwanie, Anita od razu się zgodziła, bo Anita jest sportowcem, który lubi wyzwania i absolutnie rozumiem to. Była to fajna walka, dwóch bardzo mocnych zawodniczek i tak jak się spodziewaliśmy, walka była rewelacyjna. Obie dziewczyny naprawdę pokazały serce w tej walce i Anita mimo dużo mniejszego doświadczenia, no naprawdę pokazała się rewelacyjnie w tej walce i też będąc mniejszą zawodniczką. Naprawdę postawiła konkretne warunki i według mnie, nie jestem sędzią, ale ta walka mogła pójść w dwie strony. Wiadomo, że sędziowie pod wpływem emocji, pod wpływem nawet krzyków, tłumów, różnie decydują. To było, te dwie pierwsze rundy były na tyle bliskie, że mogły pójść w obie strony, ale nie jestem sędzią. Więc jeżeli wygrałaby Izabela uczciwą decyzją sędziów od razu lub odwołała się i niezależny sztab sędziów stwierdziłby jej wygraną, przybylibyśmy sobie piątkę i każdy by rozszedł się w swoją stronę. W to, co się wydarzyło, według mnie nie powinno być absolutnie miejsca. I rozmawiałem z kilkoma sędziami, nie będę ich wymieniał tutaj z nazwisk, każdy wie, jacy sędziowie w Polsce sędziują na UFC, na KSW, na ACA i z nimi rozmawiałem i wszyscy przyznali rację, że takie naruszenie regulaminu nie powinno mieć miejsca, powinna być zmiana na no contest. I wtedy, jeżeli byłaby taka zmiana, moglibyśmy bez nawet zwiększania kontraktu rozmawiać o rewanżu, bo Anita jest jak najbardziej zainteresowana i uwierz mi, na pewno Izabela też, bo też widziałem w poście, napisała, że ma Anita przed nim nie uciekać teraz do 5-2, ale Anita przed nikim nie ucieka, bo nigdy nie, Anita nie ucieka przed wyzwaniami. Iza powinna trochę też się ugryźć w język, bo nie wypada sportowcowi, a tym bardziej kobiecie. Takich bezsensownych oskarżeń, że Anita jej ukradła puchar czy coś, nie wypada. Znaczy wydaje mi się, że tak czy inaczej fajnie by było, gdyby ta walka po raz drugi doszła do skutku, bo ta decyzja wydaje mi się, że jest krzywdząca dla Anity i też trochę dla Izy z uwagi na to, że jednak te okoliczności są... Do dwóch dziewczyn. Ja w ogóle ten protest, tak jak rozmawiałem z moim adwokatem, kurwa nie robimy tego dla nas, dla Izy ani Anity, tylko robimy to dla tych zawodników, którzy w przyszłości mogą się znaleźć w tej sytuacji, a nie oszukujmy się. Mogą się znaleźć, bo Fen i błędy zaniedbania są tam na początku dziennym. Nawet na tej gali, która była, Lar walczył w spodenkach z kieszeniami. Kurwa mać, no to jest, nie wiem, to jest kurwa Valetudo, lata kurwa 70, ulicy Brazylii, czy to jest zawodowe MMA? 50 razy ostrzegać kogoś, żeby nie wyprostował palców. Walce to jest kurwa, dla mnie to się nie mieści w głowie. Sędzia Michalak powinien w ogóle zająć się kurwa zbieraniem chrzanu, kurwa, albo tarciem chrzanu i pchaniem karuzeli, a nie sędziowaniem profesjonalnego MMA. On powiedział mi w rozmowie, że podszedł do tego sędziego, który zdecydował tak, skąd on w ogóle wiedział, że podobno ten sędzia, który wypunktował źle, od razu podszedł, skoro dwóch sędziów typowało, to skąd on wiedział, że to o niego chodzi? Sędzia Michalak powiedział, że podszedł do niego i zapytał się, czemu tak sędziował? To co on przeprowadza kurwa szkolenia w trakcie zawodowej gali? Na takim poziomie, to on szkoli swojego mechanika, jak być sędzią, bo z tego co słyszałem, to jeden z tych gości jest jego mechanikiem. Nie wiem, to jest w ogóle pierwszy raz w ogóle tych ludzi na oczy widziałem na gali. Znaczy to tam też faktycznie sędzia Michalak gdzieś wspominał i ten sędzia, który tą walkę punktował, z tego co widziałem, sędziował też na innych galach, także tu wydaje mi się, że braku doświadczenia nie można zarzucić. Ja nie zarzucam temu sędziemu, że to wypunktował, bo tak jak mówię, pomyłki się zdarzają. Zarzucam sędziemu głównemu, że podjął taką skuryzalną decyzję w zmianie natychmiastowej. Kurwa, jednak procedury są procedurami, tak? Po wyjściu z klatki nie powinno być żadnej zmiany decyzji. Powinien sztab się odwołać od tego i wtedy na podstawie tego powinniśmy podejmować jakąś decyzję. A w ogóle mówię, no zmiana no contest to jest dla mnie jedyne wyjście z sytuacji, a dostałem oficjalnego maila dzisiaj,
przekazałem moim prawnikowi do rozpatrzenia, że czas już minął na złożenie i już po sprawie. Więc na tą chwilę to dla mnie też sprawa jest zamknięta. Nie mamy zamiaru z tą federacją dalej współpracować. Będziemy prosić o wypuszczenie z powodu naruszenia zaufania między pracownikiem a pracodawcą, będziemy prosić o rozwiązanie kontraktu. A w tej sytuacji będziecie też wnioskować o no contest, czy tak naprawdę już Was to nie interesuje? Nie, no, z tego co wnioskowałem z tego maila, zresztą sędzia Michalak napisał mi w tym także mailu, którego też Ci pokażę, że pamiętajcie, że to nie jest zawarte w regulaminie, więc będzie decydować o tym komisja, która jest zawarta w ostatnim punkcie. Komisją zawartą w ostatnim punkcie jest prezes Jóźwiak i sędzia Michalak. No to tak różnie można to równać z tym, że dalibyśmy im 1000 euro za frajer. A jak widać, sędzia Michalak za 1200 zł potrafi sprzedać swoje wartości jako sędzia, więc za 1000 euro to nie wiem, co by zrobił. Dobrze, Marcin, no to tak na koniec może dla rozładowania trochę atmosfery chciałem Cię zapytać, jakie plany przed Tobą w najbliższym czasie? No chyba żadna walka się na razie nie szykuje. Powiedz, kiedy ewentualnie możemy się spodziewać Twojego powrotu do klatki, jakże wyczekiwanego przez fanów. Nie wiem, czy tak wyczekiwanego, na pewno wyczekiwanego przeze mnie. Zrehabilitowałem rękę właśnie, jestem po treningu. Mam nadzieję, że może jeżeli gala odbędzie się w połowie grudnia, myślę, że na tą galę bym się w stanie przygotować. Jeżeli nie, no to początek, pierwsza gala w nowym roku. Myślę, że wtedy możecie spodziewać się mnie w klatce. Mam zamiar też w przyszłym roku spróbować walki na, może na gołe pięści, jeżeli Genesis będzie kontynuowała swoją przygodę z walkami na gołe pięści. Może tam. Czyli tutaj w razie czego swój akces na taką galę na gołe pięści zgłaszasz? Absolutnie tak. No to ciekawa... Końcem kariery trzeba wszystkiego spróbować. Ciekawa informacja, szczególnie, że tutaj Maciek Kowalski wspominał, że ten przepływ zawodników z KSW jest możliwy i już wiadomo, że raczej takie transfery się odbędą. Jeżeli sędzia Michalak chce spróbować walki na gołe pięści, to zapraszam. Ja oczywiście żartuję. Nie, nikomu tutaj nic nie insynuuję. To był żart. Dobrze, Marcin, z mojej strony to wszystko. Ja tutaj dziękuję za rozmowę. No i życzę tutaj dogadania się z organizacją i satysfakcjonującego rozwiązania i dla Was, i dla organizacji. Podsumowania się powiedzieć, że no na tą chwilę może emocje muszą opaść też trochę. Tak jak widziałeś, no prezes Jóźwiak napisał mi maila, SMS-a z nie wiem jak to odebrać w ogóle, z propozycją rewanżu za większą stawkę. Nie wiem, jakie te pieniądze musiały być. No niech, jeżeli obejrzy ten wywiad, to niech mi napisze, ale to musi być naprawdę wysoka kwota, bo w tej chwili pieniądze nie są najważniejsze. Dzięki wielkie za rozmowę.